Proszę bardzo pana prezesa Mariana Banasia o przedstawienie tej informacji, o którą prosili posłowie wnioskodawcy. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Najwyższa Izba Kontroli w ramach swojej misji i realizowanych obowiązków ustawowych monitoruje wszystkie istotne zjawiska gospodarcze, dokonuje analizy ryzyka i na tej podstawie podejmuje kontrolę kluczowych procesów gospodarczych w kraju. Spółka PKN Orlen S.A., jak i podmioty od niej zależne, wielokrotnie były przedmiotem kontroli NIK ze względu na ogromne znaczenie grupy kapitałowej Orlen dla polskiej gospodarki i wiodącą rolę w przemyśle paliwowo-energetycznym, mającym strategiczne znaczenie dla funkcjonowania państwa. Do końca 2018 roku NIK przeprowadziła w tej spółce, nie licząc kontroli w podmiotach od niej zależnych, 11 kontroli. Niestety w 2022 roku spółka uniemożliwiła przeprowadzenie dwóch istotnych kontroli. Pierwsza to realizacja działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym i druga wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki. Pierwsza z tych kontroli obejmuje cały kształt działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Jej podjęcie było efektem analizy prowadzonej przez NIK od początku procesu połączenia PKN Orlen S.A. z LOTOS S.A. oraz diagnozowanych w związku z tym ryzyk. Dlatego też już w 2021 roku Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wprowadziło do planu pracy przedmiotową kontrolę, a NIK rozpoczął ją w maju 2022 roku. Kontrolą objęto Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Obsługujący Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, PKN Orlen S.A., PERN S.A. oraz Gaz-System S.A. Badane są zagadnienia związane z realizacją polityki rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym oraz połączeniem PKN Orlen S.A. z LOTOS oraz PGNiG, w tym m.in. czy decyzja PKN Orlen o procesie połączenia z LOTOS S.A. i PGNiG S.A. była zgodna z polityką rządu, została poprzedzona stosownymi analizami oraz czy wyniki tych analiz wskazywały na zasadność transakcji oraz ich opłacalność. Czy sposób realizacji środków zaradczych w procesie koncentracji zapewniał jej opłacalność oraz ochronę interesów spółki i bezpieczeństwa paliwowego Polski? Czy minister właściwy do spraw aktywów państwowych prawidłowo wykonywał uprawnienia z akcji związane z wyrażeniem zgody na procesy łączenia spółek sektora naftowego lub przejęcia oraz zapewnił rzetelną analizę i weryfikację wniosków organów spółek sektora naftowego o zgodę na procesy łączenia i przejęcia spółek? Czy organy administracji rządowej sprawowały rzetelny nadzór nad wyżej wymienionymi procesami konsolidacyjnymi? W ramach badania wyżej wymienionych zagadnień kontrolerzy sprawdzają wszystkie aspekty konsolidacji, w tym realizację tzw. środków zaradczych Komisji Europejskiej, działania warunkujące zgodę Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen S.A. z LOTOS, wśród nich umowę PKN Orlen S.A. z Aramco Company. Kontrola ta uwzględnia wszystkie kwestie związane z konsolidacją PKN Orlen z LOTOS oraz PGNiG S.A., będące przedmiotem licznych wniosków o kontrolę w tym zakresie, które dotychczas spłynęły do NIK, a było ich, proszę państwa, ponad 80. W dniu 16 maja 2022 roku kontrolerzy NIK, posiadający zgodnie z ustawą o NIK upoważnienia do kontroli, zamierzali rozpocząć czynności kontrolne w PKN Orlen S.A. Spółka ta poinformowała ich jednak, że zarząd spółki odmawia poddania się czynnościom kontrolnym NIK i nie wyraża zgody na ich rozpoczęcie. Pomimo poinformowania zarządu spółki, że odmowa poddania się kontroli jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, decyzja ta pozostała niezmieniona do dnia dzisiejszego. Wskutek udaremniania lub utrudniania czynności kontrolnych kontrolerzy NIK nie mają dostępu do dokumentacji znajdującej się w PKN Orlen, w tym umów zawartych z nabywcami aktywów Grupy LOTOS, Aramco Company, Grupą MOL, Grupą Envin oraz
Unimot SA oraz analiz zleconych przez PKN Orlen zewnętrznym doradcom na potrzeby procesu fuzji z LOTOS oraz PGNiG SA. W związku z odmową poddania się przez PKN Orlen SA powyższej kontroli, a także w związku z takimi samymi odmowami w ramach drugiej z wymienionych kontroli NIK, przygotowała 11 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczących 10 podmiotów, w tym w związku z kontrolą realizacja działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym, zawiadomienie dotyczy PKN Orlen SA, w związku z kontrolą wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonej przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki, 10 zawiadomień dotyczących PKN Orlen SA, Energa SA, Sigma Vis SA, Fundacja Orlen, Fundacja Energa, PGNiG SA, Fundacji PGNiG. Te 7 podmiotów należy obecnie do grupy Orlen. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Fundacja BGK, Alior Bank SA. Dotychczas prokuratura rozpatrzyła 5 zawiadomień. 2 zawiadomienia dotyczące PKN Orlen SA oraz zawiadomienia przeciw Fundacji Orlen, Sigma Vis SA oraz Fundacji BGK. I we wszystkich tych przypadkach prokuratorzy wydali postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, które zostały lub zostaną zaskarżone przez NIK do sądu. Niezależnie od powyższych prób udaremniania przeprowadzenia kontroli NIK, realizując kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wystąpiła do PKN Orlen SA m.in. o żądane dokumenty, jednak i w tym przypadku spółka odmówiła realizacji żądania dokumentów. Szanowni Państwo, nie tylko jednak próby udaremniania i utrudniania przeprowadzenia kontroli w ramach wyżej wskazanych kontroli uzasadnia mój udział jako prezesa NIK na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Rzeczą wręcz niebywałą i niespotykaną w dotychczasowej historii NIK jest również to, że PKN Orlen SA nie tylko nie zamierza umożliwić przeprowadzenia przez Naczelny Organ Kontroli Państwowej uchwalonej przez Kolegium NIK kontroli planowej, lecz sama spółka wystąpiła z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez NIK i jej kontrolerów. Nie jest znana Najwyższej Izbie Kontroli treść zawiadomienia skierowanego przeciwko NIK do organów ścigania. Departament Gospodarki i Prywatyzacji NIK dysponuje jedynie pismem Naczelnika Wydziału Komendy Stołecznej Policji zawierającym wezwanie do złożenia zeznań w charakterze świadka dla 12 kontrolerów zaangażowanych w powyższe kontrole. Z pisma wynika, że wezwanie zostało wystosowane w związku ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników NIK poprzez podjęcie prób przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen i innych, czym w ocenie zawiadamiającego, to jest spółki PKN Orlen, działało na szkodę interesu prywatnego, to jest oczyn z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Pragnę podkreślić, że działania PKN Orlen SA nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa i stoją w rażącej sprzeczności z dotychczasowym podejściem tej spółki, która nigdy wcześniej nie kwestionowała prawa NIK do kontroli, zarówno w samej spółce, jak i w podmiotach od niej zależnych. W przeszłości Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała czynności kontrolne w PKN Orlen, m.in. w ramach kontroli odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017, inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018, wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze, bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej, dostosowanie polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego oraz szeregu innych. Co więcej, sama Grupa Kapitałowa Orlen zwracała się do NIK o przeprowadzenie kontroli na przykład w 2015 roku, kiedy to zarząd spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli SA w Inowrocławiu, 100% akcji należy do Orlenu, zawnioskował o przeprowadzenie w niej kontroli. Uniemożliwienie kontrolerom NIK przeprowadzenie czynności kontrolnych skutkuje tym, że konstytucyjny organ kontroli państwowej nie ma dostępu do dokumentacji podmiotów działających z udziałem mienia Skarbu Państwa i które jednocześnie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo paliwowe kraju. Dla zobrazowania, jak wielki majątek pozostaje poza kontrolą NIK w wyniku odmowy PKN Orlen SA,
poddania się kontroli, niech świadczą następujące liczby. Grupa kapitałowa Orlen w 2021 roku posiadała aktywa w wysokości 107 miliardów złotych i wygenerowała przychody w wysokości 131 miliardów złotych. W wyniku połączenia z Lotos oraz PGNiG S.A. jedynie w ciągu trzech kwartałów 2022 roku przychody wyniosły 176 miliardów złotych, a aktywa wzrosły do blisko 170 miliardów złotych. Zaznaczę, że tylko wydatki PKN Orlen S.A. na usługi obce wynoszą około 3 miliardów złotych rocznie. Do Fundacji Orlen spółka PKN Orlen jako fundator przekazała w latach 2018-2020 ponad 100 milionów złotych. Zaakceptowanie takiej sytuacji spowoduje, że poza kontrolą NIK będzie praktycznie cała branża paliwowa. Oznacza to, że ani przedstawiciele najwyższych organów władzy, ani obywatele nie uzyskają rzetelnych informacji o tym, jak są zarządzane spółki, w których państwo polskie ma udziały, ani jak spółki te realizują strategiczne interesy państwa. NIK, realizując kontrolę państwową, dokonuje jej nie w imieniu własnym, lecz w interesie państwa jako całości, w imieniu tego wspólnego dobra, jakim jest dla swych obywateli Rzeczpospolita Polska. Mówi o tym artykuł 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W działalności NIK manifestuje się działalność samego państwa, a sprawowana przez nich kontrola służy państwu jako całości. Należy bowiem podkreślić, że dopóki występować będzie niebezpieczeństwo niewłaściwego postępowania jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, mówi o tym artykuł 203 ust. 3 Konstytucji RP, w tym niedopełnienia czy nadużywania przez te podmioty kompetencji, wykorzystywania ich nie dla dobra publicznego, ale dla interesów partykularnych czy nawet interesów osobistych osób piastujących różne funkcje państwowe, działanie niezależnej kontroli państwowej wydaje się niezbędne i wprost wynika z założeń ustroju demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, o czym mówi artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, oczywiście te bezprecedensowe i niezgodne z przepisami prawa przypadki utrudniania czynności kontrolnych, jakich doświadczamy w przypadku spółki PKN Orlen S.A. nie są niestety przypadkami odosobnionymi. Pragnę zaznaczyć, że nadal NIK nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli w Polskiej Fundacji Narodowej, zaś ostatnio uniemożliwiono NIK rozpoczęcie kontroli GPW Benchmark S.A., który od 16 grudnia 2020 roku posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych 100% i podlega publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest również podmiotem odpowiedzialnym m.in. za prawidłowość wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2016 roku w zakresie wdrożenia metody ustalenia WIBOR, tak zwane rozporządzenie w sprawie BMWR, którego wdrożenie ma istotne znaczenie dla ochrony interesów klientów banków w Polsce, w tym szczególnie dla ochrony indywidualnych kredytobiorców kredytów hipotecznych. Oczywiście i w tych przypadkach zostały złożone stosowne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. W tym miejscu przypomnę również, że w realizowanej w 2021 roku kontroli nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działaniami naprawczymi wybranych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kontrolerzy NIK trzykrotnie zwrócili się do BFG o przekazanie pisemnych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących przeprowadzanej wobec objętych kontrolą podmiotów przymusowej restrukturyzacji. Fundusz odmówił przekazania szczegółowej odpowiedzi na większość pytań i wniosków o udzielenie stosownych informacji, wskazując, iż żądania NIK w tym zakresie są nieuprawnione. Pragnę również zaznaczyć, że od ponad 2 lat NIK bezskutecznie próbuje uzyskać dostęp do systemu obsługi budżetu państwa, system Trezor, to jest systemu informatycznego, który umożliwia bieżący,
w czasie rzeczywistym monitoring procesów związanych z planowaniem i realizacją wykonania budżetu państwa, w tym między innymi w zakresie zgłaszanych zapotrzebowań na środki publiczne, przestrzegania limitów czy decyzji o blokowaniu planowych wydatków budżetowych. W tym zakresie nie sposób jest zgodzić się ze stanowiskiem ministra finansów, który w piśmie skierowanym do NIK w dniu 11 stycznia bieżącego roku podkreśla między innymi, że dostęp do informacji zawartych w systemie Trezor musi być ściśle reglamentowany oraz że dostęp do zasobów systemu nie powinien być rozszerzany na inne podmioty, nie wskazując przy tym żadnego przepisu prawa, na podstawie którego takie stanowisko byłoby uprawnione. W tym miejscu zaznaczę raz jeszcze, że NIK nie może być postrzegana jako tak zwany inny podmiot, lecz jako naczelny organ kontroli państwowej, który swoje uprawnienia czerpie wprost z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, czy należy akceptować działania podmiotów publicznych w powyższym zakresie? Już podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 7 lipca 2022 roku, obradującej w przedmiocie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za 2021 rok, druk 2346, informowałem pana przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, że nasila się proces ograniczania uprawnień NIK do kontrolowania obszarów i dziedzin życia gospodarczego, które zaangażowane są środki publiczne. Wskazywałem ponadto, że wbrew przepisom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o NIK coraz więcej kontrolowanych podmiotów kwestionuje ustawowe uprawnienia NIK do przeprowadzenia kontroli. Akcentowałem, że ta bezprawna praktyka dotyczy już nie tylko fundacji tworzonej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa i spółek córek, ale także spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Mając to na uwadze, zwróciłem się do członków Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sformułowanie odpowiedniego dezyderatu i skierowanie go do właściwych ministrów jako organu sprawujących nadzór nad wskazanymi podmiotami w sprawie zaprzestania bezprawnego i uporczywego kwestionowania uprawnień kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto w dniu 29 grudnia 2022 roku zwróciłem się z podobnym apelem do marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Elżbiety Witek. Niestety do dnia dzisiejszego zarówno Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, jak też pani marszałek nie podjęli żadnych działań w tym zakresie. Liczę, że po dzisiejszym posiedzeniu przynajmniej Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, do której zakresu działania zgodnie z punktem 3 załącznika do regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wprost należą sprawy dotyczące działalności Najwyższej Izby Kontroli, w tym analiza przeprowadzonej kontroli, podejmie stosowne czynności tak, aby kontrola najważniejszych podmiotów realizujących zadania publiczne i dysponujących funduszami publicznymi, w tym kontrola spółek, w których Skarb Państwa jest znaczącym, ale mniejszościowym akcjonariuszem, była w ogóle możliwa. I w przeciwnym razie należałoby stwierdzić, że w Polsce nie ma już miejsca na zgodną z przepisami prawa kontrolę państwową. Dziękuję Państwu za uwagę. Jednocześnie Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, informuję, że są ze mną dyrektorzy odpowiedzialni za prowadzone kontrole. W razie pytań będą do dyspozycji. Udzielą odpowiedzi szczegółowych. Dziękuję bardzo.